Był koniec sierpnia 1956 roku. Tego dnia z tego więzienia miał wyjść mój stryj Edward. Przepraszam, ale ogromne wzruszenie. Proszę mi wybaczyć. Edward Bzymek Strzałkowski. Mój osobisty bohater. Jak dziś mam przed oczami nasze rozmowy, jego wspomnienia o latach szkolnych w jednej ławce z Janem Piwnikiem Ponurym, o 1939 roku, ucieczce z niewoli, o wywiadzie i kontrwywiadzie, przerzuceniu rakiety V-2 na zachód, wreszcie o jego ciężkich powojennych losach, dramatycznym skoku z trzeciego piętra budynku B, gehennie przesłuchań, zbrodniczym procesie, latach więzienia i inwigilacji. Chory, zmęczony rozmową, zamknął oczy. Może zasnął? Czym jest sen? Obrazem chłodnej śmierci. Przyszła po niego już wkrótce i zmieniła jego życie w cień. Może więc opowiedziane życie Edwarda będzie nam jakąś busolą i wyznaczy kierunek, przybliży sens naszej drodze. Urodził się w nocy z 12 na 13 października 1912 roku, bardziej 13, stąd jego imię Edward. Z prawej jego babcia Maria Strzałkowska-Bzymek, z lewej matka Katarzyna, obok siostra Stanisława, o 2 lata starsza od Edwarda. Maria Strzałkowska to zupełna legenda jej naszej rodziny i tamtych czasów, i dla wyobraźni tego chłopca, który wyrażał swoją wrażliwość w późniejszych czasach, była legendą, jednocześnie nośnikiem tradycji wyniesionej jeszcze z czasów Powstania Styczniowego. To ona była wolontariuszką w oddziałach Langiewicza w czasie bitwy, słynnej bitwy pod Świętym Krzyżem. Józef, ojciec Edwarda, wyjechał za chlebem do Ameryki tuż po jego urodzinach. W 1915 roku oto to zdjęcie wykonali w Chicago, on i jego przyjaciele. Żyli sami w czasie wojny. Przez Ostrowiec przewalały się tysiące żołnierzy i fronty I wojny światowej. Udało się, w biedzie, w tragedii, przeżyli. I stała się Polska. Co to w ogóle znaczy Polska? Teraz wiedziałem, że już nie potrzeba powstawać przeciwko nikom, bo mamy polski rząd i polskich żołnierzy, którzy będą nas chronili przed wszystkimi złymi ludźmi. I że już zawsze będziemy mogli mówić po polsku i modlić się po polsku, bo tak jest sprawiedliwie. Bo przecież jesteśmy na swoim. W połowie 1922 roku do zgrzebnego, biednego Wymysłowa dociera wracający z Ameryki Józef Bzymek. W Polsce szaleje kryzys, inflacja, która pożera amerykańskie oszczędności. Nie starczy Józefowi na powrót do Stanów z rodziną, jak sobie założył. Za resztki amerykańskiego kapitału kupują dom na ulicy Wałowej w Ostrowcu. A Józef ponownie zatrudnia się w ostrowieckiej hucie.
Rodzice zapisują Edwarda do państwowego gimnazjum męskiego, któremu dopiero nadano imię Joachima Herbtowicza. Uczy się w klasie humanistycznej z językiem francuskim. Przez lata praktyki i nauki poznaje ten język biegle, jak i niemiecki, łaciny, angielski. Ma zacięcie sportowe, wygrywa pływackie zawody. Zapisuje się do hutniczej orkiestry pod batutą Jana Walaska, gdzie gra na tubie. W domu zaś na mandolinie, gitarze i ukulele. Pełno go w bratniej pomocy, jak i w harcerstwie. Lata nauki w Herbtowiczu to jednak nade wszystko kształtowanie aktywnej postawy wobec rzeczywistości. Jego mentor tego czasu to Jan Rosłoński, nauczyciel historii i wychowawca. Zwykł im mawiać, że wszyscy muszą pozbyć się mentalności niewolników, tych wszystkich dogmatów, kompleksów, upiorów przeszłości, a wtedy staną się ludźmi wolnymi, zdolnymi budować wolną Rzeczpospolitą. Takimi chcieli być i Edward, i jego koledzy z klasy, a wśród nich dwóch mu najbliższych, Janek Piwnik i Janek Rybkowski. Późniejszy wybitny polski reżyser filmowy, z którym Edward pozostawał w bliskich relacjach do końca życia. Jan Piwnik zaś to późniejszy wojenny ponury. Nie jest możliwe, żeby wyznaczyć polską drogę do wolności bez tej postaci. Łączyło ich wszystko. Zainteresowania, temperament. Siedzieli razem w szkolnej ławie przez kilka lat. Spędzali ze sobą wolny czas, zwłaszcza w wakacje. W końcu rodzina Edwarda pochodziła z okolic Witosławskiej Góry, a Piwnik z nieodległych Janowic. Pomagali przy żniwach, wykopkach u barona Chorocha, właściciela dóbr witosławskich. W jego pięknych Boksycach bardzo lubią pracę w malowniczym parku Rauszerów w Grzegorzowicach. Pani Reklewska-Rauszerowa kieruje tych miłych gimnazjalistów do swojej rodziny we Wronowie, do pomocy przy wykańczaniu nowiutkiego dworku wronowskiego. Skąd rozchodzi się przepiękna panorama na pasmo jeleniowskie z Górą Witosławską. Wspinali się nieraz na Witosławskiego Łoboża, do Świętego Gaju, do kapliczki, do źródełka świętego. Wszyscy wtedy żyli aresztowaniem Witosa, Libermana, Barlickiego i wielu innych z PSL i PPS. Pytanie, jaka Polska, było żywe i normalne. Miałem niezwykłą wewnętrzną potrzebę uporządkowania swoich myśli, tych wszystkich wątpliwości. Poszedłem na uniwersytet do Warszawy. Wybrałem prawo. Lata 30. Najpiękniejsza młodość. Studiowanie, przerwa na wojsko i praca na budowach, żeby jakoś się utrzymać. Ostatecznie Edward zapisuje się na kierunek filozofii i teorii państwa i prawa. Pewnego dnia przyjechał na UW profesor Peretjakowicz z wykładem na temat pozytywizmu prawniczego. Wyłożył tezę Radbrucha o niestosowaniu prawa stanowionego, które jest sprzeczne z obowiązującym prawem moralnym. To był dla stryja impuls. Moralność i prawo. Studia o tym w czasie, gdy Europa i Polska przeżywały kryzys systemu demokratycznego. Studia nad tezami Kelsena, najwybitniejszego teoretyka prawa XX wieku. Gdy ginie parlamentaryzm i prawo, to pozostaje tylko autorytaryzm zmierzający do totalitaryzmu. Dlatego nie jest możliwe pierwszeństwo polityki nad prawem. Jednak Schmidt, hitlerowski adwokat, twierdził, że interes narodu jest ponad wszelkie prawa. Dlatego nie było mordu w czasie Nocy Długich Noży, lecz akt służący narodowi, suwerenowi. Niestety polska praktyka poczęła się przesuwać niebezpiecznie w kierunku zasady, że życie państwa reguluje nie prawo, lecz akt woli politycznej suwerena.
Nieuchronnie zbliżała się wojna. Edward po 2-letnim kursie podchorążych rezerwy piechoty zdobywa stopień podporucznika. W sierpniu zostaje skierowany do służby ochrony fabryki obrabiarek w Rzeszowie. A więc wojna! A potem stało się, co się miało stać. Słowa, krzyki, nadzieje, wola walki i żądza odwetu przemieniły się w jednej chwili w wycie syren, detonacje bomb i rozdzierający jęk cierpiących. Apokalipsa cum figuris płonącego, umierającego świata. 1 września 1939 roku. Przez 7 dni załoga obrony przeciwlotniczej rzeszowskiej fabryki broni zakładu. Jest tam Edward. Pada rozkaz ewakuacji. Żołnierze nie mają żadnego przydziału. Edward zgłasza się do pierwszej napotkanej jednostki wojskowej. Jest nim zdziesiątkowany już samodzielny batalion piechoty Hrubieszów. W mniejszych lub większych potyczkach docierają do hełma lubelskiego. Edward obejmuje dowództwo nad batalionem, przygotowuje obronę miasta. Nie mają szans. Przedzierają się do lasów biłgurajskich i chrubieszowskich. Przegrywają potyczkę pod Chrubieszowem. Wtedy mają już 2 wrogów. Otoczeni przez Armię Czerwoną, dostają się do niewoli. Edward uniknął Katynia chyba tylko dlatego, że w brawurowej ucieczce zbiegł z jenieckiego konwoju. Przedziera się na Węgry. Tuż po przekroczeniu granicy zostaje schwytany i osadzony w obozie internowanych. W obozie spotyka kogo? Janka Piwnika. Nie widział go od matury. Tyle wzajemnych opowieści. Janek przekonywał stryja, by uciekać i przedostać się do Francji. Tam jest podobno Sikorski i organizuje polskie wojsko. Stało się inaczej. Grupa internowanych oficerów zorganizowała ucieczkę z obozu. Dla 70 spośród nich, w tym dla Edwarda, skończyła się szczęśliwie. Polskie podziemie wojskowe na Węgrzech skierowało go na tajny kurs oficerów wywiadu w Budapeszcie. Po jego ukończeniu Bzymek przez zieloną granicę powrócił do okupowanej Polski. Była wiosna 1940 roku. Miał za zadanie zorganizować wywiad i kontrwywiad dla krakowskich struktur powstającego państwa podziemnego. Zostaje głęboko zakonspirowany. Figuruje jako Edward Strzałkowski, nietutejszy handlowiec z Radomia. Stale zmienia miejsce meldunku. Gancarska 9, Kujawska 15, Jasna 5. To konieczne w jego sytuacji. Przecież ma stworzyć siatkę wywiadowczą dla brygad wywiadowczych. W tym czasie dowódcą ZWZ obszaru krakowskiego pozostawał Tadeusz Burko-Morowski, późniejszy generał, dowódca AK i komendant główny sił zbrojnych na kraj. Bzymek zaś pełnił funkcję zastępcy, a następnie kierownika brygad wywiadowczych obszaru krakowskiego, podkarpackiego i górnośląskiego ZWZ AK. Brygady wywiadowcze powstały jeszcze w 1941 roku. Gromadziły dane z zakresu wojskowości, życia politycznego, społecznego i gospodarczego. Oddały wręcz nieocenione usługi na froncie walki z Niemcami. Jesienią 1942 roku Akowski wywiad otrzymuje zadanie specjalne. Rozpracować ściśle tajny niemiecki projekt budowy pocisku pionowego startu o symbolu A4V2. Bzymek otrzymuje raport. Co to za broń? Jak śmiertelne zagrożenie ze sobą niesie? A także, że projekt jest już bardzo zaawansowany i po pierwszych udanych próbach. Budową bomby miała zajmować się tajna fabryka wybudowana na bałtyckiej wyspie Uznam, Peneminde. Komenda główna informuje o tym Londyn. Brytyjczycy są zaskoczeni. W sierpniu 1943 roku w dywanowym nalocie bombardują fabrykę. Niemcy jednak nie zaniechają dalszych prób. I wtedy zaczyna się rola krakowskiego wywiadu.
Wszystko rozpoczęło się w listopadzie 43 roku, kiedy dotarł do Edwarda raport z placówki w Dębicy. Donosił, że na północ od miasta, w okolicach Pustek, codziennie latają jakieś dziwne samoloty. Niektóre spadają niedaleko Blizny. Komendant miejscowy batalionów chłopskich zaraportował, że ma coś niezwykłego. Dobrze ukryte fragmenty czegoś, co przypominało szczątki samolotu. Z późniejszej analizy wynikło, że są to fragmenty tajemniczych pocisków V2, a okolice Dębicy stały się dla tych pocisków poligonem doświadczalnym. Ale największy sukces naszego wywiadu przyjdzie później. W maju 1944 roku jedna z rakiet wystrzelona spod Dębicy, przelatując ponad 200 km, dociera do Sarnak w okolicach Siemiatycz. Nie wybuchła, ale utkwiła w tamtejszych bagnach. Żołnierze miejscowego AK wydobywają niewybuch. Profesor Groszkowski i jego zespół dokładnie bada znalezisko. Zapada decyzja, aby bombę przekazać Brytyjczykom. Do Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego należy zabezpieczenie kontrwywiadowcze tej operacji, noszącej kryptonim Most 3. Pamiętam pierwsze materiały analityczne dotyczące V2. Dostałem bezpośrednio z Warszawy. Przyniósł mi je kurier, powiedział, od Brodowicza, ważne. To znaczyło, że cały wywiad AK i służba ochronna, nazwijmy ją kontrwywiadem, siedzą nad tym. U nas na południu wszystkie informacje wiążące się z tą akcją, najdrobniejsze jej drobiazgi i do tego konieczną łączność z ludźmi BH, skupił w swoim ręku Wieniawa, inspektor rejonowy z Rzeszowa. Ochronialiśmy przebieg całej operacji na naszym terenie, a szczególnie jej ostatni fragment. Cała trzydziestka naszej brygadki. Przez dłuższy czas nie było nic ważniejszego. Osobiście głową odpowiadałem za powodzenie. W końcu lipca 1944 roku na lądowisku pod Tarnowem załadowano ten bezcenny ładunek na pokład brytyjskiego samolotu. W ten sposób alianci poznali jedną z najściślej skrywanych tajemnic wojskowych III Rzeszy. Mogli też skuteczniej przystąpić do obrony przed hitlerowską bronią rakietową. Rząd brytyjski odznaczył Bzymka Strzałkowskiego za tę akcję krzyżem wojskowym Military Cross, zaś generał Burkomorowski, jak napisano, za oddanie całej swej osoby Rzeczpospolitej i szczególnie dzielną służbę dla niej, odznaczył go krzyżem zasługi z mieczami. Wkroczenie wojsk radzieckich do Polski kończyło czas oczywistości walki. Wówczas historiozoficzne rozważania bić się czy nie bić, tym razem z drugim wrogiem, przybrały formę niezwykle dramatycznych, bieżących pytań. Stało się jasne, że sojusznicy odwrócili się od legalnego rządu RP i jego delegatur w kraju. Ulegli sowieckiej sile politycznej, niesionej potęgą sowieckich luf karabinowych. Sile politycznej, nieposkromionej, brutalnej i bezwzględnej. Zmiatała ona bezceremonialnie demokratyczne wartości świata zachodniego i jego hamletowskie rozterki. A przecież tę wojnę toczono właśnie o zwycięstwo demokracji, wolności i praw obywatelskich. Komuniści nie czekali. Rozpoczęła się sowietyzacja kraju i towarzyszący jej masowy, okrutny terror wymierzony w całe społeczeństwo Polski. Najsilniej uderzał on w środowiska, te środowiska, które brały udział w okresie okupacji niemieckiej w czynnej walce podziemnej. Były one potencjalnie najbardziej niebezpieczne dla nowej władzy. Dowództwo Armii Krajowej stanęło przed dramatyczną, aczkolwiek nieuniknioną decyzją o rozwiązaniu szeregów podziemnej armii. Dziesiątki tysięcy akowców pozostało na łasce i niełasce nowych władz Polski. Równolegle wciąż działające, głęboko zakonspirowane brygady wywiadowcze przestawiły się na nowy front walki. Już w okresie Polski Lubelskiej, czyli latem 1944 roku, członkom brygad wywiadowczych z tamtego terenu udało się zainstalować swoje wtyczki w urzędach bezpieczeństwa publicznego oraz tworzonej przez PKWN administracji rządowej i samorządowej. W 1945 roku brygady podporządkowane zostają Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, nieprzerwanie kontynuując pracę operacyjną, polegającą na gromadzeniu danych na temat działań UB, MO, KBW, formacji NKWD, pacyfikacji ukraińskich wiosek czy działalności UPA. Zatrważającym faktem dla polskiej opinii publicznej było przemilczane przez Zachód skazanie w Moskwie w czerwcu 1945 roku 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. W tej sytuacji działacze Polskiego Podziemia Niepodległościowego uznali, że jedyną szansą na przywrócenie niepodległości
jest walka polityczna. Walka o wygranie wyborów parlamentarnych zagwarantowanych podczas konferencji jałtańskiej. Powstaje Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Na czele Zrzeszenia stają wyżsi dowódcy Armii Krajowej. Niestety w dużym stopniu rozpracowani przez NKWD i Urząd Bezpieczeństwa. Pierwszy zarząd zostaje rozbity po około 2 miesiącach. Na czele drugiego zarządu staje Franciszek Niepokulczycki. Ogromną rolę przy tworzeniu struktur tej nowej organizacji odegrał Edward Bzymek-Szczałkowski. Stał na czele brygad wywiadowczych. Osoby tworzące brygady były doświadczone konspiracyjnie, przeznaczone do zadań specjalnych. Czy stryj mógłby zaakceptować to, iż Polska ma być zbudowana na wzór sowiecki? Czy mógłby przyznać, że nie służył Polsce tylko obcym imperialnym interesom, a Stalin jest prawdziwym ojcem naszego narodu? Czy byłby zdolny do tego, aby wyrzucić na śmietnik całe swoje dotychczasowe życie, wydać swych współpracowników i poddać się upokarzającym wyrokom politycznych sądów? Trzeba być, trwać, obronić życie i honor. Był to wtedy problem zasadniczy w bliskim Edwardowi otoczeniu członków organizacji Nie, a potem w Winie. Klimat, zażarte dyskusje. Bić się czy nie? W końcu na to pytanie pada odpowiedź. Nie bić, czekać. Wykorzystać szansę politycznego rozwiązania w wyborach. Zachować siłę i spójność organizacyjną. Wtedy usłyszałem od tzw. racjonalistów środowiska opozycyjnego, że nie ujawniając się stajemy się romantykami, czyli takimi półgłówkami szukającymi czegoś poza rzeczywistością. Takimi, którzy w imię bezwzględnych racji moralnych nadal chcą walczyć, czekając na wybuch III wojny światowej, zamiast, jak wszyscy racjonalnie myślący, włączyć się w odbudowę kraju. A ja przecież byłem racjonalistą. Czułem się racjonalnym człowiekiem. Po prostu nie widziałem przyszłości dla Polski wolnych obywateli pozostającej pod władzą absolutną. W imieniu zarządu nawiązuję łączność ze Sztabem Głównym Polskich Sił Zbrojnych i rządem RP na uchodźstwie. Kontaktuję się z placówkami dyplomatycznymi USA i Wielkiej Brytanii. Latem 1946 roku bierze udział w przygotowaniu memoriału do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Autorzy wskazują w nim na dokonujące się w Polsce wielokrotne pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych, naruszenie niezawisłości państwa polskiego, na łamanie praw człowieka i praw wolnościowych. Wszystko w wyniku agresji Związku Sowieckiego na Polskę. Zwracają także uwagę na to, iż sytuacja w Polsce zagraża światowemu bezpieczeństwu. Do memoriału zostaje dołączonych masa dowodów potwierdzających postawione w nim tezy. Dokument ten z wielkim trudem przez sieć emisariuszy trafia do Paul Henri Spaka, ówczesnego przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, wybitnego i wpływowego dyplomaty belgijskiego. W tym samym czasie w Polsce PPR przygotowywała polityczne i faktyczne przejęcie pełni władzy. Wobec tego ostateczne wyeliminowanie wszelkiej opozycji, zarówno tej legalnej, reprezentowanej przez PSL i Mikołajczyka, jak i nielegalnej, to jest win, stało się dla komunistów nakazem chwili. Dzięki wtyczkom w aparacie władzy Edward informował o tym działaczy, zarząd zaś odpowiednio przygotowywał akcje zapobiegawcze. Jednak przypadkowe aresztowanie terenowego członka brygad wywiadowczych pociągnęło lawinę. To właśnie tu, przy ulicy Jasnej, obecnie Bogusławskiego w Krakowie, 22 sierpnia 1946 roku UB urządza kocioł w mieszkaniu Zbigniewa Langnera, członka drugiego zarządu. Tego dnia zatrzymany zostaje Edward Bzymek i kilku innych działaczy. Przewieziono ich do aresztu Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Placu Inwalidów.
piwnicach cele wypełnione aresztantami. Tak obrazował się koszmar zamiany terroru nazistowskiego na komunistyczny. Jedno on ma imię – totalitaryzm. Do Krakowa ruszyła natychmiast silna ekipa śledczych z Warszawy. Kierował nią osławiony Adam Humer, zastępca dyrektora Departamentu Śledczego NBP. Później, już za wolnej Polski, został oskarżony o zbrodnie komunistyczne, w tym o znęcanie się nad więźniami politycznymi. Rozpoczęło się brutalne śledztwo. Pierwszym przesłuchującym został starszy oficer śledczy Jerzy Krzyżanowski. Już następnego dnia po zatrzymaniu Edwarda tak raportował. W dniu dzisiejszym, to jest 23 sierpnia 1946 roku o godzinie 14, w czasie przesłuchania członka nielegalnej organizacji Wolność i Niezawisłość, Bzymka Edwarda Welstrzałkowskiego, wyżej wymieniony, kiedy podszedłem do niego tłumacząc mu, że rozporządzamy obfitym materiałem dowodowym potwierdzającym jego winę i mówiąc mu, że wskazane jest, aby się przyznał, w pewnym momencie przyskoczył do mnie, przewracając mnie. Następnie podbiegł do okna i wyskoczył przez nie na ulicę. W wyskoczeniu podejrzanego Strzałkowskiego nie mogłem zapobiec, gdyż w tym czasie leżałem przez niego przewrócony na ziemię. Edward wyskoczył z wysokiego trzeciego piętra budynku ówczesnego Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie. Przeżył. Jednak ślady odniesionych wtedy dotkliwych obrażeń pozostały na zawsze. Od tej chwili nie władał prawą ręką. Lewa noga została skrócona o 12 cm. Obrażenia wewnętrzne, żołądka, nerek do końca życia przynosiły mu ciągle uciążliwe bóle. Najważniejsze jednak pozostało pytanie. Czy ten skok to była próba samobójstwa, czy próba ucieczki? Emocje? Straceńcza desperacja? Tchórzostwo? Czy akt nadzwyczajnej odwagi? Są pytania, których nie zadaje się nawet Panu Bogu. Edward kiedyś zwierzył się swemu bratu, a mojemu ojcu. Na początku powiedzieliśmy sobie z Niepokulczyckim, że oficerowie czasami znajdują się w takich sytuacjach, że powinni zdecydować się zginąć, ale nie wolno im kapitulować lub robić woltę. I kiedy już w UB zaciągnęli mnie na przesłuchanie, to wtedy w jednej chwili wypełniło się wszystko. Przytomny Edward w stanie ciężkim zostaje przewieziony do szpitala więziennego na Montelupich. Gdy tylko odzyskuje przytomność, śledztwo zostaje wznowione. Kieruje nim sam Józef Goldbergwell, Józef Różański.
jest tak okrutne, że Humer, bezwzględny oprawca, prosi pisemnie o przeniesienie go na inne stanowisko, nie wymagające stałego obcowania z Różańskim. Ono, jak pisze, rujnująco wpływa na jego stan psychiczny. Przesłuchania odbywają się w szpitalu więziennym. Stan rannego nie pozwala na własnoręczne podpisywanie protokołów zeznań. Są więc odczytywane i potwierdzane za zgodność przez prokuratorów. Nie skapitulował, nie zrobił wolty. Wolał zginąć, gdy nadeszła ta chwila, zgodnie z danym sobie słowem. Nie mógł tego samego żądać od innych. To też, gdy odzyskał przytomność i uświadomił sobie ogromną skalę tajnych informacji, które wpadły w ręce UB, 4 września zalecił swoim współtowarzyszom, aby ujawniali się, ratując życie swoje i swoich najbliższych. Bzymek był mi wtedy potrzebny jak powietrze do oddychania i dlatego tylko przeżył, bo bardzo osobiście się starałem, aby coś powiedział, więc musiał być chociaż trochę przytomny. To ja uratowałem mu życie, ale tak naprawdę to jednak nic nie wyciągnąłem z niego. Robiliśmy dobrą robotę, operacyjną, agenturalną i to one. Dopiero po 2 miesiącach od aresztowania Bzymka przyniosły przełom i aresztowanie Niepokulczyckiego i innych. W końcu października 1946 roku aresztowano Niepokulczyckiego i pełen skład drugiego zarządu WIN. Moja rodzina nie miała żadnego kontaktu z Edwardem. Ciocia Kazia, żona stryja, w marcu 1947 napisała do prezydenta prośbę o informację co do jego dalszych losów. Po 2 miesiącach otrzymała odpowiedź z prokuratury wojskowej w Krakowie, że sprawa zawisła w tej prokuraturze pod sygnaturą i tak dalej. Śledztwo ostatecznie zamknięto w lipcu 1947 roku. W sierpniu rozpoczyna się proces 17. Oskarżonymi byli członkowie drugiego zarządu WIN oraz krakowscy działacze PSL ze Stanisławem Mierzwą na czele. Proces toczy się w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Krakowie przy Senackiej 1. Skład orzekający tworzyli najbardziej oddani nowej władzy sędziowie sądów warszawskich, wspólnie z ławnikami, oficerami w stopniu majora. Przewodniczył im podpułkownik dr Romuald Klimowiecki. Oskarżał Stanisław Zarakowski, ówczesny zastępca naczelnego prokuratora wojskowego, nazywany sławnym zbrodniarzem z dyplomem. Bzymek i Stefan Ralski zrezygnowali z obrońcy. Przydzielono im adwokata z urzędu, Adolfa Libeskinda, krakowskiego obrońcę wojskowego. Główną tezę oskarżenia stanowił zarzut podjęcia działalności zmierzającej do zmiany przemocą demokratycznego ustroju państwa polskiego. Oskarżeni byli wyprowadzani z cel znajdujących się w piwnicach budynku sądowego. Wchodzili potem w konwoju do sali rozpraw. Oślepiały ich flesze aparatów fotograficznych, kamer, ciekawe oczy dziennikarzy, piszących potem sprawozdania i komentarze z sali sądowej, przynoszące hańbę temu zawodowi. W taki sposób definiowało się pojęcie procesu pokazowego. Jedną z charakterystycznych cech systemu komunistycznego w tym pierwszym okresie powojennym były tak zwane procesy pokazowe, wzorowane zresztą na procesach mających miejsce w Związku Sowieckim przed wojną. Te procesy były swego rodzaju farsą, no, przedstawieniem odgrywanym przez aktorów, którymi był i skład sądzący, i prokurator, i podsądni. Oczywiście wymagało to niejednokrotnie wielomiesięcznego przygotowania. Zaczynało się w ogóle od pewnej tezy politycznej. Każdy proces pokazowy służył udowodnieniu pewnej tezy politycznej. Ludzie, którzy stawali przed sądem w czasie procesu pokazowego, byli najczęściej ludźmi zagrożonymi karą śmierci, których łudzono tym, że tej kary śmierci unikną, jeśli dla dobra jakiejś tam sprawy, tak jak to przedstawiała bezpieka, odegrają pewną przydzieloną im rolę.
Jedni mieli odegrać rolę tych, którzy się kajali, inni mieli odegrać nawet rolę tych, którzy są niezłomni przed sądem. Wszystko chodziło o to, żeby stworzyć pewne pozory prawdziwego procesu swobodnie toczonego, gdzie każdy może wypowiedzieć się jak może. Więc jeśli coś szło nie po myśli tych reżyserów, przerywano proces, zarządzano przerwę, dyscyplinowano tych ludzi, używając odpowiedniego nacisku, przede wszystkim na tym etapie już psychicznego. A ponieważ wszyscy ci ludzie znajdowali się w takiej sytuacji, że ten szantaż psychiczny mógł być skuteczny, również szantaż wzajemnym losem, to powodowało, że efekt finalny był taki, że czasami ludzie byli zdumieni słowami, które słyszą. Wśród skazanych jest Edward, rozpacz najbliższych. Po wyroku siedzi w więzieniu na Montelupich, w jednej celi z dwoma Niemcami. Rozpoczyna się walka o zmianę wyroku, o życie skazanych. Żona Edwarda, Kazimiera Strzałkowska, 17 września 1947 roku pisze list do obywatela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Straszny ten wyrok padł na człowieka Kalekę, który zawsze bez wahania oddałby swoje życie dla ojczyzny. Człowiek, który przez całe lata okupacji nie miał dachu nad głową i w walce z niemieckim najeźdźcą nieustannie narażał swoje życie, tracąc równocześnie z rąk hitlerowskich 7 osób z najbliższej rodziny. Sam prokurator w czasie rozprawy mówił: w czasie wojny siatka Strzałkowskiego w działalności przeciwko okupantowi wchodziła do najtajniejszych komórek i umiała je rozszyfrować, czego w tym stopniu żadne z państw nie potrafiło dokonać. Wiedziała o tym Polska i państwa obce, które postanowiły odpowiednio wykorzystać jego zdolności. Dzięki tej właśnie pracy mąż mój uchronił wiele tysięcy ludzi przed śmiercią i aresztowaniami. On sam wymierzył sobie sprawiedliwość, pozostając kaleką. Takiej kary najsurowszy nawet sąd nie mógłby mu wymierzyć. Czyż na podstawie tego wszystkiego można przypuszczać, aby syn robotnika, człowiek pracy, uczestnik walk o niepodległość, mógł świadomie ze złą wolą działać na szkodę Polski demokratycznej? Rodzina dowiaduje się, że w obronę Edwarda Bzymka-Strzałkowskiego zaangażował się m.in. rząd brytyjski, amerykański Departament Stanu. Wskazywali oni na jego zasługi dla aliantów z okresu wojny. Decyzją Bieruta z dnia 6 listopada 1947 roku kara śmierci zostaje złagodzona do kary 15 lat więzienia. Podobną decyzję Bierut podjął również w stosunku do pułkownika Niepokulczyckiego i 3 innych członków drugiego zarządu. Kara śmierci przez rozstrzelanie zostaje wykonana na 3 skazanych. Początkowo Edward odsiaduje karę w więzieniu na Montelupich. Jego historię poznaje profesor Gruca z Warszawy. Słynny chirurg urazowy, który jest w stanie wykonać szereg zabiegów zwiększających sprawność chorego. Niestety odpowiednie instrumentarium znajduje się tylko w warszawskim szpitalu więziennym. Żona prosi o przeniesienie, ale łaskawość władzy się skończyła. Edward odbywa karę w najcięższych wówczas więzieniach. Na Montelupich w Krakowie, we Wronkach, Rawiczu i na warszawskim Mokotowie. Więzienie miało zabić w więźniach politycznych wszelkie wartości i pozostawić w nich jedynie instynkt przetrwania. Edward walczy o zachowanie godności i zasad. Tę postawę potwierdza opinia naczelnika więzienia we Wronkach, skierowana do Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie w czerwcu 1952 roku. Dowiadujemy się z niej m.in., że
Więzień karny Bzymek Strzałkowski zachowuje się niepoprawnie. Do personelu więziennego odnosi się wrogo. Stosunki koleżeńskie utrzymuje z więźniami wrogo nastawionymi do Polski Ludowej. Wyżej wymieniony jest nadal wrogo nastawionym do Polski Ludowej i administracja więzienna wychodzi z założenia, że na żadne ulgi w odbywaniu kary nie zasługuje. Na podstawie amnestii ogłoszonej w kwietniu 1956 roku, 27 sierpnia, Edward wychodzi na wolność. Był koniec sierpnia 1956 roku. Tego dnia to więzienie miał opuścić mój stryj Edward. Widywałem go wcześniej, ale w czasie więziennych wizyt. Wtedy był tylko częścią tej nieskończonej, smutnej, szarej, więziennej rzeczywistości. Pojawiał się niby zjawa spoza tych krat ciągle trzaskających. Nie był realnym bytem, był mitem. Był legendą bohaterskiego eposu, moim Gilgameszem. A wtedy, tego dnia, miałem go realnie dotknąć, bo był wtedy i miał się pojawić jako konkretna, realna osoba. Staliśmy z tej strony i widzieliśmy w końcu otwierającą się furtę więzienną, która zadźwięczała, zajazgotała i wyszedł z niej człowiek i trząsnął ramionami, strząsając jakiś ciężar z siebie, a potem spojrzał w niebo, w słońce. I przebiegliśmy wszyscy z krzykiem radości na drugą stronę tej jezdni. Kobiety całowały go, przytulały, były szczęśliwe tak jak i on. A kiedy przyszła kolej i na mnie, to spojrzałem w górę i zobaczyłem kredową białość jego twarzy. Jakby wyciosano z kredowego ciosu. I przytulił mi lewą ręką, a prawą skrywał biały bandaż. Powiedział do mnie. Coś powiedział, nie pamiętam. Pamiętam tylko, że głos był miły i ciepły, a jego ubranie było bardzo zniszczone, szare i pachniało więziennym komiśniakiem. Ale był na wolności, choć zniewolonej, ale wolności. Edward z żoną i przysposobionym synem Wojciechem zamieszkuje początkowo w Warszawie na Muranowie, potem zaś w Wesołej pod Warszawą. Nie podejmuje już działalności opozycyjnej, jednak pozostaje wierny swoim przekonaniom. W tym czasie stryj był dla nas mądrym przewodnikiem po burzliwych wydarzeniach marca 68, grudnia 70, czerwca 76, i wreszcie czasów Solidarności z początku lat 80. Mimo, że starał się jakoś żyć w tym systemie, nie potrafił się jednak pogodzić z rzeczywistością, w której dominował człowiek socjalistyczny, czyli po prostu podatny na populizm, konserwatywny oportunista. Edward, aby móc utrzymać siebie i rodzinę, podjął pracę w Urzędzie Probierczym. Pracował w nim do roku 1977. Pozostawił tam po sobie niezatarty ślad, mimo iż właściwie nikt nic pewnego nie wiedział o jego życiu. Myśmy zaczynali, ja trochę wcześniej, pan Edward troszkę później. Było nas dwoje, czworo w pokoju. Poznałam pana Bzymka w 1977 roku. Ja się wówczas zatrudniłam w urzędzie. To była moja pierwsza praca jako stażystka. On był już emerytem. Siedziałam bardzo blisko pana Edwarda i dlatego wspominam go zawsze z rozrzewnieniem. Bardzo dużym szczęściem dla niego było to, że trafił do tej, a nie innej instytucji. To był urząd państwowy, ale to była instytucja taka jednak techniczna, działająca oczywiście w realiach określonego systemu politycznego, ale tak z boku. Tutaj też spełnił się jako prawnik.
dlatego że przyszedł w czasie, kiedy tworzono nowe ustawodawstwo probiercze. Urząd funkcjonował wówczas na podstawie takiego powojennego dekretu, bardzo, bardzo szybko i niechlujnie tworzonego. I pan Bzymek był współautorem tej pierwszej takiej powojennej ustawy prawo probiercze. Przyjęte wówczas rozwiązania prawne są stosowane do dzisiaj. Są na tyle uniwersalne, że również dzisiaj są bardzo aktualne i my możemy korzystać z tego dorobku. Tutaj mamy kowadła z tego okresu, w którym pan Bzymek był naczelnikiem wydziału. I to do jego obowiązków należało, żeby zadbać o to oprzyrządowanie, przygotować odpowiednie projekty, nawet projekty kowadeł, ponieważ w czasie wojny urząd został całkowicie zniszczony i w latach 50., 40., 50. był odbudowywany właściwie od podstaw. Jak ja weszłam do tego pokoju tam w pierwszym dniu pracy, to pan Bzymek siedział i konsumował drugie śniadanie. I zwróciłam na to uwagę, że jadł śniadanie lewą ręką, bo prawa była uszkodzona. No oczywiście powszechną uwagę wzbudzało jego kalectwo, prawda, czarna rękawica w miejscu ręki, którą stracił, utykanie. To wszystko powodowało, że tak jakoś się odróżniał od reszty zatrudnionych tu osób. Ja wspominam, bo on był nadzwyczajny człowiek. On mi opowiadał swoje przeżycia i te więzienne, i te tortury. Wszystko mi opowiadał. Kilka jest tutaj wątków. Pierwszy to jest taki, że można się odnaleźć na nowo, że można na nowo żyć po takiej traumie, po takim dramacie, jaki się wydarzył w jego historii wojennej, powojennej. Przyszedł do instytucji, gdzie przez kilkanaście lat wzorowo wykonywał swoje obowiązki, to znaczy, że się podniósł. I nie wiedziałyśmy, że był takim bohaterem. Dopiero ja dowiedziałam się po jego śmierci. Dopiero w czasie pogrzebu Bzymka Strzałkowskiego dowiedzieli się, że był majorem AK. Że zarówno on, jak i Niepokulczycki, który po wyjściu z więzienia zamieszkał w Milanówku, byli inwigilowani przez bezpiekę aż do śmierci. Stryj zmarł 14 sierpnia 1981 roku w wieku 69 lat. 17 grudnia 1992 został zrehabilitowany, a władze Krakowa nazwały jedną z ulic miasta jego imieniem. W czasie pierwszych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Rzeczpospolitej odznaczył go pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, mówiąc: ci żołnierze ofiarowali swoje życie wolnej, demokratycznej Polsce i taka Polska, o którą walczyli do końca swoich dni i którą wywalczyli, nie może o nich zapomnieć. Nie można zapomnieć, że żołnierze ci pozostawili po sobie przestrzeń innym pokoleniom, że przestrzeń ta nie jest pustką, lecz strukturą moralną. I w niej, i z niej musi wyrastać współczesna Rzeczpospolita. Takie państwo, które każdemu swemu obywatelowi gwarantuje wolność i każdego traktuje równo.